Wiecie co to jest? To jest rockowa gitara i dzisiaj takie gitary nauczymy się miksować. Cześć, z tej strony Maciusz z Nebula Studio. W dzisiejszym odcinku nauczymy się pracować nad rockowymi, klasycznymi gitarami. Dzisiaj będziemy korzystać z sesji zespołu Panzer Flower. Bardzo serdecznie polecam. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Sesja odbywała się u nas w studiu, realizowałem ją Stołeczek. Mamy bardzo fajnie nagrane gitary, ale mają oczywiście, jak to gitary żywe, na żywych wzmacniaczach, mają kilka problemów, nad którymi trzeba było zapanować. Natomiast sam poziom wykonawczy, samo zarejestrowanie materiału jest na najwyższym poziomie. Stołeczek oczywiście wszystkiego dopilnował. Tak, by the way, jeżeli chcecie nagrać dobrze brzmiącą płytę, to serdecznie zapraszamy do nas, do Nebula Studio. Chodzimy do Pro Toolsa i do rzeczy. Mamy tutaj takie dwie gitary rytmiczne. Posłuchajmy sobie, jak one brzmiały przed miksem. Klasyczny, bardzo rasowy sound, ale jest kilka problemów. Mamy najpierw wrzucony equalizer, no i właśnie są tutaj zniwelowane te podstawowe problemy. Jest 2,5 kilo, wycięte 4 kilo, takie najbardziej świszczące, świdrujące uszy częstotliwości, co jest częstym problemem przy gitarach. Posłuchajmy sobie przed i po. I teraz mamy taki wirtualny rack 500-kowy od Slate'a. Mamy equalizer Niva, mamy distressora i mamy po kompresorze equalizer SSL-a. Najczęściej zapinam sobie najpierw kompresor, pracuję nad tym soundem, jak już wchodzi w kompresor, żebym wiedział, co się tak naprawdę zadzieje dalej. Także zobaczmy sobie, co robi na razie sam kompresor. Niewiele. Podejrzewam, że jak włączymy Niva, który tutaj na przykład wypycha w okolicach ilu 80 Hz, kilka decybeli, to ten kompresor zacznie bardziej pompować. Także sprawdźmy sobie, co robi nam ten equalizer Niva i za chwilkę Wam opowiem, co konkretnie na nim się dzieje. Generalnie jest bardziej takie mid-scooped brzmienie, czyli nie ma tej takiej średnicy w okolicach właśnie 360 Hz, bardzo klasyczna, niwowska częstotliwość. Mamy dodane 1,5 dB na 3 kilo, dzięki czemu ta częstotliwość, o której mówiłem, że jest nieprzyjemna, zostaje tak właśnie troszeczkę wypchnięta szeroką belką, bo te equalizery Niva działają w ten sposób, że im bardziej pchamy, im większą wartość dodajemy bądź odejmujemy, tym Q nam się zwęża bądź poszerza. Czyli jeżeli mamy 1 dB, to wygląda tak, a potem nam rośnie, robi się taki wąski pasek. No i mamy też wyciemnioną tą gitarę o 3,5 dB i dodane 80 Hz aż o 4 dB. Natomiast cuda się dzieją tutaj na SSL-u, ponieważ jest dodane aż 6 dB powyżej 7,5 kg i odjęte jest 2,5 kg, czyli ta totalna igła, prawie 4 dB. Zwróćcie uwagę, że jak wypchnąłem mocno górę, to mniej odczuwalny jest ten taki bierdzielnik w dole, bo cały czas jak wyłączam tego SSL-a, słychać w dole taki cały czas taki bałagan, posłuchajcie. Jak dodam tego SSL-a, to percepcyjnie jest to o wiele mniej odczuwalne. I teraz zobaczmy sobie, jak te dwa pluginy wpłynęły na nasze brzmienie przed i po. Bardzo drastyczna, szczerze mówiąc, zmiana. Rzadko robię aż takie różnice, natomiast widocznie szukałem takiego bardziej rasowego charakteru, bardziej takiego agresywnego w tej takiej, no już to takiej prawie górce. No. Jeszcze na całym auksie gitar są zapięte dwa equalizery, które prawdopodobnie miały niwelować problemy, które występują przy współwystępowaniu kilku instrumentów, kilku gitar. Zobaczmy sobie jakiś taki gęstszy fragment, typu na przykład tutaj, gdzie jest solówka.
sobie wszystkie gitary solo i już wam mówię konkretnie, co te equalizery robią. Przede wszystkim wycina całą górę poniżej 5,5 kg i jest dziurka na 2,5 kg, czyli klasyczna igła w uchu. Posłuchajcie sobie przed i po. Bardzo mocny ruch. W kontekście samych gitar być może wydaje wam się, że są za ciemne, natomiast górę w tym numerze robią nam blachy, więc no jakaś taka decyzja bardziej świadoma właśnie w kontekście miksu. Pamiętajcie, nie ekwalizujemy i nie pracujemy nad miksem w solo. Ja wam tylko w solo teraz pokazuję, natomiast na końcu jeszcze przekonacie się, jaka jest ogólnie różnica w całości numeru niezmiksowanych gitar i zmiksowanych gitar. I teraz drugi equalizer, który ma ciekawy patent, który podpatrzyłem od mojego kolegi po fachu, czyli Haldora Grunberga. Taka szeroka beleczka gitarowa, która fajnie się sprawdza, jeżeli chcemy wypchnąć jakieś takie fajne pasmo. I tutaj znowu mamy 4 kilo trochę poniżej wycięte i jest taki co to jest, no taki trapez, co ja gadam, w okolicach 1,5 kilo, ale aż od 1 kilo do 2,5 kilo nam podnosi to pasmo, ten equalizer. Gitary zrobiły się zdecydowanie bardziej takie nosowe, średnica nosowa, czyli w okolicach właśnie 1K, 1,5K, i bardzo dobrze dzięki temu słychać ton gitary, bardzo dobrze słychać nuty, które gra gitarzysta. Wyłączymy sobie wszystkie pluginy na gitarach i włączymy je w trakcie trwania piosenki i posłuchajcie sobie, jaka jest różnica pomiędzy niezmiksowanymi gitarami a zmiksowanymi gitarami. A jeżeli wy byście chcieli się nauczyć miksować, to serdecznie zapraszam na kursymbula.pl, gdzie dostępny jest cały czas mój kurs Mix Master. Serdecznie zapraszam do skorzystania. I to tyle na dzisiaj. Z mojej strony to była czysta przyjemność, jak zwykle. Zresztą widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa!